Dzień dobry i dobry wieczór. Witam z mojego studia na Poddaszu. Dzisiaj Jakubowski się całkiem ładnie ubrał w kolory brytyjskie, ponieważ nagranie będzie o tym, czego możecie o Wielkiej Brytanii nie wiedzieć. Takie nagranie ciekawostkowe na weekend, nagrywane sobotnią nocą, z uwagi na to, że Mefkor nadal się nie odezwał, w związku z czym nie jestem w stanie nagrać z nim audycji. A czymś trzeba by było to zastąpić. Najlepiej właśnie w ten sposób, przy okazji zgonu stulecia, czyli śmierci królowej angielskiej Elżbiety II, która odeszła w czwartek w zeszłym tygodniu. No, w tym tygodniu w sumie jeszcze. I tak, czwartek 8 września. Pamiętna data będzie. Chciałem wam poopowiadać trochę o tej stronach Wielkiej Brytanii, której być może nie znacie, a które dosyć mocno mnie ujęły, mieszkając tutaj już tyle lat. I też to są to rzeczy, które właściwie chciałem sobie po pewnym czasie, jak zauważyłem ich, tych rzeczy, tych cech Brytyjczyków, pozytywy, to chciałem sobie je bardzo szybko przyswoić i myślę, że w jakimś stopniu mi się to udało. O czym mówię? Mówię na przykład o brytyjskim optymizmie. Oglądałem dzisiaj od rana, oczywiście telewizja BBC jest jakby telewizja BBC usunęła swoją zwykłą ramówkę, nie ma programów, nie ma telewizji śniadaniowej, nie ma programów rozrywkowych, nie ma nic, jest cały czas tylko studio wiadomościowe takie, w którym są nadawane wiadomości raz na godzinę, takie krótkie. Natomiast wszystko jest właściwie, toczy się koło tego, co się dzieje wokół królowej, zaprzysiężenia króla Karola III. To jest, nie mylić, to nie, bo niektórzy już wczoraj ze mną w rozmowach mylili, że to koronacja dzisiaj będzie. Nie, nie, do koronacji mamy jeszcze kilka miesięcy. Koronacja jest wielką ceremonią, musi być przygotowana odpowiednio. Królowa Elżbieta, kiedy zmarł jej ojciec, książę, król Jerzy, król Jerzy, do koronacji od momentu zaprzysiężenia jej jako królową, czyli następczynią tronu po zmarłym ojcu, do koronacji minęło, zdaje się, około 8 miesięcy. Więc spodziewajmy się, że koronacja króla Karola III, o ile nic się nie zmieni, tak jak mówiliśmy wczoraj, o ile nic się nie zmieni, koronacja może nastąpić dopiero na wiosnę 2023 roku. Są też z tym związane przepowiednie, ale dzisiaj nie będzie o przepowiedniach, żeby się Gozer Traveler nie denerwował, że ja ciągle tylko grzeję jakimiś spiskowymi teoriami. No właśnie, i o tych cechach Brytyjczyków i o rzeczach w Wielkiej Brytanii, które są fascynujące, które są stałe, które są, kiedy się tak przyswoi jako cechy społeczne i narodowe, to one nie dość, że ułatwiają życie, to powodują, że jakby zmienia się nasz, przynajmniej mój na pewno, a i widzę też po moich znajomych Polakach, którzy tu mieszkają, stosunek do świata, do otoczenia, do innych ludzi. Ten brytyjski optymizm. Jak mówiłem dzisiaj, co od rana leciały programy i filmy na temat królowej. W tym studiu telewizyjnym siedzieli ludzie, byli zapraszani różni ludzie, którzy królową znali, biografowie, fotografowie, malarze, którzy malowali jej portrety, osoby, które współpracowały z królową politycznie. Ci wszyscy ludzie, już dzisiaj było, co prawda wszyscy siedzieli w żałobie, bo w czarnych strojach, ale wszyscy już mówili bardzo pozytywnie, skupiali się na dobrych wspomnieniach, już nikt nie płakał, już była atmosfera, i zresztą to było też widać dzisiaj na ulicach i wśród moich znajomych, już jest atmosfera dobrego wspominania, jej panowania, mówienia o niej dobrze, ponieważ jest osobą zmarłą. Przypuszczam, że na wyciąganie brudów przyjdzie jeszcze czas. Na razie jest taki przepełniony szacunkiem okres, w którym nawet przeciwnicy królowej polityczni zajmują stanowisko okazywania szacunku, mówienia o tym, że mają pełen respekt do niej, że odeszła ważna dla Wielkiej Brytanii osoba historycznie. Dzisiaj oglądałem taki film ponad 3-godzinny, wyprodukowany też przez BBC, pokazujący, jak Wielka Brytania jako kraj zmieniła się podczas 70 lat panowania królowej angielskiej. Zmieniła się w tak bardzo wielu aspektach, o których nawet ja nie myślałem wcześniej. Dopiero jak ten film oglądałem, dokumentalny, to sobie uświadomiłem faktycznie. Wielka Brytania, królowa Elżbieta zastała Wielką Brytanię jako takie postimperialne państwo z ciągle jeszcze jakimiś tam świecącymi się ambicjami bycia hegemonem świata, ale już pod upadającym, dosyć mocno krajem osłabionym gospodarczo po II wojnie światowej, z wieloma problemami społecznymi, ekonomicznymi. Przez te 70 lat jej panowania
Co nie było jej tylko oczywiście zasługą, ale była, ona była takim jakby główną twarzą tych zmian, bo to ona jakby nie było inspirowała swoich kolejnych z 15 premierów, których miała. To ona była twarzą Wielkiej Brytanii, to ona pomagała Wielkiej Brytanii jako krajowi, jako państwu wychodzić z dosyć nieciekawych układów politycznych, odnajdywać się w nowych i jakby być takim, no dosłownie wodzem zmian i wodzem transformacji, które się przez te 7 dekad odbyło tutaj na wyspach, a odbyło się ich wiele. Wielka Brytania, którą zastała w latach 50. królowa angielska, kiedy zaczynała swoje królowanie, była krajem, tak jak ja patrzę na to, z mojej perspektywy bardzo na przykład homofobicznym, bo chciałbym przypomnieć, że jeszcze do późnych lat 60. czy nawet 70. W prawodawstwie brytyjskim homoseksualizm był uznawany za sodomię i był karany więzieniem. Przyłapanie na czynie homoseksualnym, czy to kobiet, czy mężczyzn, był karany więzieniem. Coś, czego zawsze z dumą podkreślam wśród moich brytyjskich homoseksualnych znajomych, czego nigdy nie było w Polsce. W Polsce, owszem, homoseksualizm był sodomią, ale nie był penalizowany. Czyli nie była to rzecz, którą sędziowie chętnie by wykorzystali, żeby kogoś skazać na więzienie. A tu jak najbardziej. Kluby gejowskie, różnego rodzaju imprezy gejowskie czy lesbijskie, które się już odbywały, zwłaszcza w szalonych latach 60., kiedy nastali Beatlesi i cała ten ruch jakby wyzwoleńczy, zmiana kulturowa, zmiana, no taka dosyć dobrze rewolucja seksualna wręcz, to nadal kluby te były pod obstrzałem, były inwigilowane przez policję, ludzie byli często zatrzymywani na 48 godzin, jeśli byli na takich imprezach. Także tu się dużo zmieniło, prawodawstwo w tym temacie się zmieniło, ale nie tylko to. Gospodarczo, społecznie Wielka Brytania bardzo się zmieniła od czasów, kiedy królowa nastała na tronie, a kiedy od niego odeszła. Dzisiaj mieszkamy, mówię o Wyspach Brytyjskich, mieszkamy w nowoczesnym, bardzo zmienionym społecznie, bogatym i rozwiniętym gospodarczo kraju. Czego nie można było powiedzieć o Wielkiej Brytanii w latach 50. Nadal była, jakby Wielka Brytania wtedy jechała na swojej famie imperora świata, ale już nie była imperorem świata. To musiała sobie odbudować w zupełnie nowych warunkach gospodarczych i społecznych, które wtedy zaczynały opanowywać świat. Hegemonem wtedy była Ameryka, ona była takim koniem pociągowym całego rozwoju we wszystkich aspektach życia poszczególnych społeczeństw. Bardzo szybko Niemcy się jakby zamerykanizowały. Mówię o zachodnich landach, mówię o RFN-ie, bo NRD wiadomo było pod wpływem w satelicie wpływów sowieckich, więc tam nie, ale zachodnie Niemcy o wiele szybciej niż Anglia się zamerykanizowały. I to widać w rozwoju Niemiec, zarówno gospodarczym, jak i w transformacjach społecznych, które następowały o wiele szybciej niż na Wyspach Brytyjskich. Ale jeszcze pamiętajmy o tym, że Niemcy to Niemcy, a Wielka Brytania, Anglicy, Brytyjczycy w ogóle to są ludzie pomimo wszystko dosyć konserwatywni i dosyć przyzwyczajeni, bardzo przyzwyczajeni do swoich różnych tradycji. No, także Wielka Brytania, oprócz homofobii, w latach 50. Wielka Brytania była krajem bardzo rasistowskim. Rasistowskim z punktu widzenia białej rasy. Ówczesna imigracja, która zaczęła się z poszczególnych kolonii lub byłych kolonii do Wielkiej Brytanii, gdzie obywatele poszczególnych krajów, które uzyskiwały niepodległość spod korony, czyli na przykład Indii, Jamajki i tak dalej, postanowili nie zostawać w swoim kraju, tylko byli tak przywiązani do korony i do kultury brytyjskiej, że pomimo swojego pochodzenia etnicznego, na przykład Hindusi albo Jamajczycy, czyli czarnoskórzy obywatele, postanowili emigrować na Wyspę Matkę, czyli do Wielkiej Brytanii, żeby tutaj żyć. I spotykali się ku swojemu zdziwieniu ogromnemu z bardzo dużym ostracyzmem ze strony lokalnej białej ludności. Dochodziło, zwłaszcza na początku lat 60., kiedy tam była taka dosyć duża fala imigracyjna po ogłoszeniu niepodległości poszczególnych kolonii, byłych kolonii brytyjskich, czyli na przykład Pakistanu, Afganistanu, Indii i właśnie Jamajki i Wysp Karaibskich w ogóle różnych, które tam były. Ta fala imigracyjna obywateli niebiałych, więc z punktu widzenia lokalnych Brytyjczyków uznawanych za nie Brytyjczyków, no na pewno nie Anglików, ani nie Szkotów, ani nie Walijczyków, która zamieszkiwała głównie duże miasta, na wsiach nie było szans, żeby w ogóle, no bo był naprawdę ogromny ostracyzm, ci ludzie mieli problem ze znalezieniem mieszkań, ze znalezieniem pracy,
byli traktowani per noga. Były mój kolega, bardzo dobry kolega, który no jest sporo starszy ode mnie, bo on ma w tej chwili 67 lat. Jest urodzonym białym Anglikiem, stąd z Birmingham. On mi opowiadał takie historie, nawet pokazywał mi puby w naszej dzielnicy, które, na których jeszcze w latach 60. i 70. wisiały takie tabliczki, na których było napisane No blacks, no Irish and no dogs allowed. Co oznacza, że zakaz wstępu czarnym Irlandczykom i psom. Czyli nie można wchodzić z psami, z Irlandczykami i z białymi. Irlandia to jakby, Irlandczycy na wyspach to jakby osobna historia, którą może bym opowiedział kiedy indziej. W skrócie powiem tylko tyle, że no dużą kosę mieli Irlandczycy z Anglikami przez ponad 300 lat. Wielka Brytania, Anglia, Korona Królewska okupowała Irlandię i w okrutny sposób tępiła Irlandczyków na ich wyspie, czyli na Irlandii, w Irlandii, tej obok. Mamy Irlandię Północną jako część Zjednoczonego Królestwa Brytyjskiego. Ciągle terytorium sporne i ciągle terytorium trochę napięte, jeśli chodzi o pochodzenie etniczne ludzi i pochodzenie ich, może inaczej, ich stosunek do korony brytyjskiej. Jak byłem, pamiętacie zresztą, na swoim urlopie 2 lata temu, w czerwcu 2020 roku w Belfaście, to nagrałem kilka filmów na ten temat, opowiadając tam w skrócie historię Ulsteru tak zwanego, bo tak nazywa się prowincja, jest roboczo nazywana prowincja północnej Irlandii, oddzielonej tej części wyspy irlandzkiej od reszty kraju, od Irlandii. Nigdy nie używajcie zwrotu Irlandia Południowa na określenie, chyba że chcecie być złośliwi, tylko że Irlandczyk może wam nie zrozumieć żartu złośliwości i zrobić wam krzywdę kuflem do piwa. No. Natomiast wracając na wyspę główną, Wielka Brytania zmieniała się pod kątem bardzo wielu rzeczy. Właśnie ten film dzisiaj, który oglądałem, a który znajdę, bo on na pewno będzie opublikowany na stronach BBC, być może nawet już jutro, bo oni to wrzucają do takiego archiwum, gdzie można sobie znaleźć linka, to wrzucę go na grupę Jakubowski76 Gadam, bo lubię. Linka do grupy znajdziecie zaraz pod spodem, jeśli jeszcze nie jesteście członkami tej mojej grupy na facebookowej. I tam wrzucę linka do tego filmu, bo naprawdę film jest co prawda w języku angielskim, ale myślę, że wielu z was świetnie sobie z tym poradzi, a być może będzie można włączyć te napisy po polsku, nie wiem, ale nawet jeżeli nie, to warto zobaczyć, jak powstawały pierwsze pralki automatyczne, pokazywane, jak wyglądało życie zwykłych Anglików w latach 50., jak wyglądało w latach 60. i 70., czyli jak się zmieniało, jak zwyżał się status społeczny zwykłych robotników, jak zmieniał się stosunek społeczny w klasach, bo to też ważne, to jest kolejna rzecz, której możecie nie wiedzieć o Wielkiej Brytanii. Tak jak mówiłem w poprzednich odcinkach, Wielka Brytania jest własnością rodziny królewskiej fizycznie, jest państwem feudalnym nadal i jest przede wszystkim państwem, które dla Europejczyków z kontynentu może być to niezrozumiałe, ale jest państwem klasowym. I świadomość klasowa jest tak silna, że to jest dla Brytyjczyków zupełnie oczywiste, że oni przynależą do poszczególnych klas i mają swoją świadomość klasową. Czyli na przykład, czy są klasą pracującą, working class, czy są klasą wyższą, upper class, czy są middle class, klasą średnią, czy są tak zwaną elitą, elite. Chociaż elite jest uznawana właśnie jako upper class and high upper class, czyli arystokracja. No i ludzie nadal dzielą się na klasy. Kiedyś zapytałem mojego właśnie tego przyjaciela, 67-letniego, zapytałem go o to, w jaki sposób rozdzielamy klasy. Ja mówię, ty jesteś, bo on jest dyrektorem w... On pracuje dla rządu, o tak powiem, jest dyrektorem w jednym z ministerstw i on mówi o sobie, że jest working class. Ja mówię, przecież ty masz dom wart 2 miliony funtów. On mówi, tu nie chodzi o pieniądze. Jeżeli pracujesz na etacie od 9 do 17, od 6 do 14, jakkolwiek, ale pracujesz gdzieś i jesteś pracownikiem, niezależnie od twoich dochodów, jesteś working class, ponieważ pracujesz na kontrakcie dla kogoś. Czy to jest rząd, czy prywatna firma, czy duże konsorcjum, czy mały sklepik. To nie ma znaczenia. Jesteś working class, bo chodzisz na te same godziny do pracy, pracujesz u kogoś. Średnia klasa to jest klasa, która pracuje dla siebie. Ma swoje firmy, ma swoje małe sklepy, duże sklepy, małe warsztaty, duże warsztaty, nieważne, ale pracują dla siebie, są właścicielami biznesów. To jest middle class. I ta middle class jest taka od gościa, który sprzedaje, który pucuje buty za pieniądze, bo zdarzają się nawet jeszcze w Londynie pucy buci, tak, naprawdę. Świetnie podobno na tym wychodzą.
Od sprzątaczek, które mają swoje firmy i sprzątają na swój rachunek, one są middle class, co prawda takie middle class, ale są middle class. Żona Williama, księcia Williama, syna Karola, Kate jest właśnie, Kate Middleton, jest, ona pochodzi z ludu. O niej tak mówiono, że ona nie ma pochodzenia arystokratycznego i to było takie, taki zgrzyt. Czy babcia Ella się zgodzi na ślub Williama z kimś, kto pochodzi z ludu? Przy czym Kate Middleton pochodzi z bardzo bogatego domu, bo jej rodzice są właścicielami, zdaje się, fabryk meblowych i sklepów meblowych, które są dosyć popularne w Wielkiej Brytanii. I to są takie lepsze meble, to nie jest angielska IKEA, to są takie meble już dla ludzi, którzy mają pieniądze. I rodzice Kate Middleton są bardzo bogatymi ludźmi. Ale nadal są określani jako working class albo middle class, ale określani są jako the people, czyli oni są z ludu, to jest lud. Ona nie jest arystokracją. Ona tytuł arystokratyczny otrzymała dopiero w momencie wyjścia za mąż za Williama. No bo William jest księciem Cambridge i ona też została, zdaje się, księżniczką Cambridge. Teraz to się zmieniło, bo w związku z tym, że ojciec Williama i teść Kate, czyli książę Karol, został królem, więc przestał być księciem Walii i to stanowisko musi zostać zajęte przez kogoś i William został wytypowany na tego, który będzie księciem Walii. Co za tym idzie, jego żona Kate Middleton będzie księżniczką Walii. To takie niuanse, w których rozpoznać się może tylko ten, prawda, kto w nich uczestniczy. Ale, no więc właśnie, jesteśmy nadal społeczeństwem klasowym. Ja już nie jestem working class. Ja jestem niby middle class, bo pracuję sam na własny rachunek, przy czym moi koledzy, bo tu właśnie chcę wam uświadomić, że tu nie chodzi o zarobki. Moi koledzy czy znajomi, koleżanki, którzy pracują na etatach i są working class, potrafią zarabiać dwa razy więcej ode mnie. Tu nie chodzi o kasę, tu chodzi o to, w jaki sposób pracujesz. Bo na samym dole, bo working class nie jest najgorszą klasą, zresztą tutaj nie jest mówione w ogóle o tym, że to jest, coś jest gorsze i to też jest bardzo brytyjskie. Nie ma mowy o gorszości. Każdy po prostu z danej klasy społecznej jest inny. Jedynie o jednej klasie mówi się z pogardą taką ukrywaną, bo nie wolno być nieuprzejmym, ale właśnie o klasie tej najniższej, którą tu się określa jako proletariat. Ale tu głównie mówimy o ludziach, którzy są na zasiłkach dla bezrobotnych, nie pracują, niczego nie kreują, mają potrzeby i wymagania, są utrzymywani z systemu społecznego, czyli z systemu zasiłków, czyli nie są produktywnym elementem społecznym. Oczywiście nie mówi się tak źle o ludziach na przykład niepełnosprawnych, którzy nie mogą pracować, bo urodzili się chorzy lub niepełnosprawni, więc jakby umowa społeczna jest taka, że społeczeństwo utrzymuje takich ludzi i tu nie ma problemu. Problem jest z tymi, którzy zrobili sobie z życiu na zasiłkach sposób na życie. I to są ludzie, którzy są najczęściej bardzo nisko wykształceni lub wcale. Są to ludzie leniwi, dosyć często są to ludzie kryminogenni, czyli pochodzący albo ze środowisk przestępczych, albo sami w takie środowiska wchodząc. Niestety taki element społeczny też jest w Wielkiej Brytanii. Skupmy się na tym working class, czyli klasie pracującej, która jest największa. To jest klasa, która jest otaczana szacunkiem. Ja bardzo często widziałem bo patrząc, ja opowiadam wam to jakby z perspektywy polskiej, tak? Ja w Polsce wiadomo, że ludzie bogaci dojeżdżają, rzadko który bogaty człowiek dojeżdża do pracy autobusem, tramwajem lub metrem. Tutaj jest to nagminne, że niezależnie od tego, ile masz kasy, patrzysz na to, jak wygodnie dostać się do pracy. Jeżeli samochodem zajmuje ci to godzinę, a pociągiem podmiejskim 15 minut, to co wybierasz? Pociąg podmiejski. I w takim pociągu rano, jak jeszcze mieszkałem na przedmieściach kiedyś i dojeżdżałem do centrum Birmingham codziennie taką kolejką podmiejską 30 minut, ja widziałem wchodzące panie, które było widać, że jadą do pracy w hotelu sprzątać, bo to po ubiorach widać. Ludzi, którzy byli ubrani już w uniformy, już w swoje takie, nie mogę być relichy, ale w te ubrania robocze, bo są pielęgniarzami lub pielęgniarkami i pracują w szpitalu, nawet plakietki mieli. Ludzi, którzy już byli ubrani w stroje McDonalda czy KFC, bo jechali do takiej pracy. Gości, którzy z pasem przypiętym, z narzędziami, z ujebanym gipsem, kombinezonie, bo jadą na budowę i ludzi, którzy mieli ubrane garnitury od Armaniego, panie w spodnium, ci ludzie siadali obok siebie, nikt się od siebie nie odsuwał, że to jest brudne albo ktoś inny, nie. Wszyscy jedziemy do pracy, taki, to było widać, że nie, jakby, jeżeli jedziemy razem do pracy, to nikt jakby nie robi różnicy, co ty robisz, to nie ma znaczenia, co robisz, ważne jest, że pracujesz. Nie?
I często się z tym spotykałem w późniejszych moich pracach, kiedy pracowałem jako inspektor w energetyce, jak pracowałem w sklepie, gdzie potem awansowałem na menadżera w sklepie, na pan dyrektor. Duże słowo, pan dyrektor. Już wczoraj się śmiałem z tego i przepraszam, jeśli kogoś uraziło, że powiedziałem, że 19 tysięcy funtów to chuj, a nie pieniądze, ale nie chodzi mi o to, że bo z perspektywy polskiej to dużo, tu w Anglii zresztą no, to nie jest najwięcej, ale da się przeżyć. Natomiast no, zawsze więcej niż 12 tysięcy rocznie, natomiast ale mniej niż 36 tysięcy rocznie na przykład. Mam kolegę, który jest też Polak, który tu pracuje, nie powiem w jakim zawodzie, ale pracuje i on zarabia około 36 tysięcy funtów rocznie. Zresztą znam wiele osób, które zarabiają na 28, 30, no różnie. Te 19 tysięcy funtów, no bo tyle zarabiałem wtedy jako menadżer. Ja dlatego powiedziałem, że to było chuj, a nie pieniądze. Nie dlatego, że to było mało, tylko to było mało w przeliczeniu na godziny, które spędzałem w pracy. A że miałem kontrakt menadżerski, to pracowałem na tak zwanych, ja nie miałem nadgodzin. I ja byłem na ciągłe zawołanie, więc zdarzało się, że pracowałem w tygodniu 60-65 godzin tygodniowo. Wyobraźcie sobie to, będąc na zwykłym etacie 42 godziny, to jest 50% więcej, tak? Od tego, no bo to jest 60, no, 20 godzin więcej. Ale dobra, to jest nieważne. Już się z tego wyzwoliłem. Co jeszcze mamy ciekawego takiego? No, dwa krany, kiedyś omawialiśmy już dwa krany w brytyjskich domach. To jest taka tradycja, która zresztą funkcjonuje prawo związane z tym. Krótko powiem, kiedy wprowadzano wodociągi, podłączano wodociągi do domów, to było z 200 lat temu, to podłączano tylko jedną rurę z zimną wodą, bo nie było ciepłej wody. Wodę trzeba sobie było zagrzać na piecu. Z czasem utworzono system, ktoś wymyślił bojlery. Technologia wchodziła, to chyba XIX wiek był. Montowano bojlery w domach, albo podgrzewane nad piecem, ale bojlery, czyli takie zbiorniki na wodę, albo już podgrzewane jakimś innym czymś. I do tego wtedy, no, to była już jedna rura z zimną wodą, no to podłączano drugą rurę, tylko z ciepłą wodą. Dlaczego? Bo weszła ustawa, że nie wolno mieszać wody podgrzewanej w bojlerach z wodą, którą używa się do gotowania i picia. Nie wolno. Dlatego są te dwa krany. I powiem wam, że bardzo często, tu będąc w Anglii, na przykład idę do kogoś na parapetówkę, bo ktoś kupił sobie nowe mieszkanie w nowym budynku deweloperskim i w kuchni są, w łazience jest już jeden kran, żeby sobie mieszać wodę ciepłą z zimną, bo to wiadomo, to jest do mycia, ale w kuchni zawsze są dwa krany. Kran z zimną wodą to jest do spożywania, do picia. Zresztą mamy bardzo dobrą jakość wody w Wielkiej Brytanii. Właśnie moi znajomi, którzy przyjechali z Polski, byli zdziwieni, że ja nalewam do takiej karafki, żeby postawić na stół do picia wody, nalewam ją prosto z kranu. Oni, kurwa, kranówę nam dajesz? Nie stać cię na butelkowaną? Ja mówię, stać mnie, ale ta kranówa jest lepsza od butelkowanej, skosztuj. Bo mamy wodę sprowadzaną z gór. Na przykład w Birmingham. Londyn nie wiem, skąd ma ujęcie wody, ale Birmingham i cało West Midlands, czyli odpowiednik województwa tutaj, w którym mieszkam, my mamy wodę z północy Anglii, z Cumbrii sprowadzaną i to jest właściwie, no tak jakbyśmy mieli kryniczankę w kranach. W ciepłym nie, z ciepłej się nie nalewa, zimną, tak. I to jest to takie archaiczne prawo, które w sumie nadal jest fajne i nadal funkcjonuje i nadal jest. Co jeszcze jest ciekawe? A dzisiaj mi się miś Paddington przypomniał, bo właśnie, Wielka Brytania jest tak tradycyjnym krajem, że bardzo wiele rzeczy, które było czymś typowym kilka dekad temu i kilka pokoleń temu, obecne pokolenie młodych nadal to ma. Na przykład misia Paddingtona. Czyli pewne rzeczy nie umknęły społecznie, nie zostały wyrugane. One funkcjonują i są bardzo silne. Są to tak, na przykład takie rzeczy jak Sunday late lunch, czyli, bo normalnie lunch to jest przerwa na drugie śniadanie o godzinie pierwszej. Niektórzy ludzie jedzą wtedy taki odpowiednik obiadu, inni jedzą kanapki, to jest ważne. Lunch, to jest przerwa na to, żeby zjeść jakiś porządny posiłek po śniadaniu. Śniadania są różne w Wielkiej Brytanii, mamy takie wczesne śniadanie. To wczesne śniadanie to jest zazwyczaj tost z masłem albo tost z serem na bogato. To jest bogatsza wersja, tost z serem. I do tego jest oczywiście kubek lub filiżanka, jak kto woli, herbaty z mlekiem. Rzadko widzę, żeby Brytyjczycy pili herbatę bez mleka, a już zupełnym kosmosem, egzotyką, ale lubianą egzotyką jest nasza wersja polska, herbata z cytryną. Jak serwuję herbatę z cytryną Brytyjczykom, to wow, ale dobre. Ale mleka już do tego nie dawaj, bo ci się zrobi serek.
Natomiast tak, a Sunday late lunch to jest zupełnie co innego. Sunday lunch to jest właściwie taki obiad niedzielny. I on jest serwowany nie w okolicach godziny pierwszej, tylko 15. I Sunday lunch jest no, takim obiadem, że się serwuje właśnie ziemniaki, jakieś sałatki, mięso, pieczeń najlepiej, żeby była. Najlepiej Wellington, bardzo lubię wołowinę Wellington. No, dopóki kryzys nie przyjdzie, mogę kupić w sumie kawał wołowiny i zrobić gotowanie z tego, jakbyście chcieli. Pokażę wam, jak. Nawet samej pieczeni nie będziemy gotować, bo to tak z 5 godzin w piekarniku, ale pokażę wam, jak przygotować pieczeń wołowinę Wellington. Polubicie. Słuchajcie, trzeba się nażreć, póki mięso jest w sklepach. Pamiętacie, co mogą nas szykować? Tak. Musiałem przemycić pewne takie te. Kochani, co. Właśnie, Miś Paddington. Miś Paddington, bajka autorstwa, nie pamiętam kogo. Brytyjski pisarz, ale pierwsze wydanie, pierwsza historia przygody Misia Paddingtona była wydana chyba w 1956 albo 8 roku. Co jest, sprawdźcie w Google'ach. Stała się tak popularna wśród brytyjskich dzieci, że zaczęto produkować maskotki z podobieństwem Misia Paddingtona. Miś Paddington stał się najpopularniejszą maskotką w historii Wielkiej Brytanii. Do dzisiaj wszystkie małe dzieci dostają misia Paddingtona w prezencie na drugie lub trzecie urodziny. Miś Paddington jest obecny wszędzie. To jest tak jak nasz miś Uszatek albo... No zobaczcie, Puchatek nie zdobył takiej pozycji jak miś Paddington. Bo z misiem Paddingtonem się chodzi spać. Nawet był film chyba w 2017 roku nagrany. Ja go nie oglądałem, ale pamiętam, że był. Jak taki chłopak, który już dorósł i był mężczyzną tam po 20 i poszedł na swoje. Poszedł do pracy, wynajął sobie mieszkanie i nadal mieszkał z misiem. Z tym swoim Paddingtonem, którego miał od dziecka. Miś Paddington stał się taką ikoną kulturową, że w 2019 roku, czy w 2018 roku, też nie pamiętam, dostał egzekwo tyle samo głosów procentowych jako najbardziej popularna rzecz brytyjska. Był na równi z królową angielską. Dlatego stworzono na platynowy jubileusz ten filmik, nie wiem, może niektórzy widzieliście, ale wpiszcie sobie w Google, jakbyście chcieli, Queen Elizabeth II and Paddington. I zobaczycie, jest taki nakręcony spot, podobno z królową, ale mówią, że to jej sobowtór albo aktorka, ale jest nakręcony spot, jak królowa zaprasza misia Paddingtona do pałacu na herbatę popołudniową. I miś Paddington przynosi swoją kanapkę z marmoladą, a królowa wyciąga ze swojej tajemniczej czarnej torebki, że ona też ma kanapkę z marmoladą na później. Bardzo sympatyczne, bardzo fajne, bardzo ocieplające wizerunek. Dla wszystkich tych, którzy będą teraz jechać, że bo reptilka zdechła, albo coś tam, zostawcie sobie to na potem. Dzisiaj mówimy o fajnych sprawach i o tym, twarzą czego została Elżbieta. Mniej lub bardziej wykreowanie, ja się oczywiście z tym zgadzam. Ale chciałbym zwrócić uwagę, właśnie tym filmem chcę wam pokazać, jaka jest mentalność Brytyjczyków w określonych sytuacjach. W tej określonej sytuacji, niezależnie od moich prywatnych uczuć, o tym co, bo ktoś mi zarzucił nawet wczoraj w komentarzach, jeszcze rok temu mówiłeś, że ona je dzieci. Ja nie cofam tego, co mówiłem rok temu. Ja tylko w tej chwili unikam tych tematów po to, żeby... No właśnie, to jest brytyjska cecha. Nie widzę powodu, dla których miałbym w tej chwili te karty wyciągać na stół. Jest żałoba narodowa, dla wielu osób królowa brytyjska jest niezaprzeczalnie absolutnym autorytetem. Nie mam zamiaru ich teraz nawracać, bo to nie ma najmniejszego sensu. Pokazuję im swój szacunek, że szanuję to, że przeżywają jej śmierć. To, że z tyłu głowy mam to, że za kim płaczecie, nie będę im tego mówił. Słuchajcie, jak umrze babcia czy matka waszego kumpla, to będziecie mu tłumaczyli, że ją widzieliście 3 dni wcześniej najebaną na krawężniku? Nie, po co? On przeżywa śmierć. On pewnie wie, że jego matka była alkoholiczką. Albo kurwą nawet. To nie ma znaczenia. Jeżeli dla kogoś jest coś ważne, należy to uszanować. Bardzo brytyjska cecha. Szacunek. Możemy się śmiać za plecami, ale nie róbmy tego w twarz. I szanujmy uczucia i wartości ludzi, którzy są wokół nas. My nie musimy ich rozumieć, ale mamy obowiązek je uszanować. Taka cecha fajna. Kochani, jeżeli chcecie dalszych opowieści na temat, czego możecie nie wiedzieć o Anglii, lub pytania do tego odcinka, czego możecie nie wiedzieć o Anglii, to ja gorąco zapraszam do komentarzy pod filmem. Dla tych, którzy uwielbiają mnie i Martę, zapraszam na jutrzejszy odcinek, jeszcze nie wiem, jaki będzie tytuł, ale będzie live popołudniowo-niedzielny z Martą właśnie, z Martą z Niemiec, z Hamburga.
Dla tych, którzy kochają stawiać mi drinki w postaci Coca-Coli, bo ostatnio się rozpiłem Coca-Colą. Zaczęła mi smakować, mojej matce też. My tak chyba potrzebujemy czegoś, bo ta Coca-Cola nam spokoje. To zapraszam gorąco do linków pod filmem, tam jest Revolut i PayPal. Dla mnie możecie zawsze w jakiegoś grosza drobnego wpłacić. Jeśli nie macie, to oczywiście nie ma takiego obowiązku, bo obowiązku kanał nie jest płatny. I ja też z tego nie żyję, ale jak ktoś mi coś postawi, to ja się bardzo cieszę zawsze. No, natomiast co jeszcze? Aha, pod spodem są linki do różnych ciekawych artykułów, do numerologa i do konferencji umysłu, ale to mówiłem, że zrobię jeszcze większy odcinek. Mówiłem ostatnio, jak pokonać kody swoich rozmaitych... uciekło mi słowo. Swoich rozmaitych blokad w głowie. I szkolenia z koherencji umysłu pokazują, jak to robić, ale jeszcze Wam zrobię instrukcję obsługi z tego. Natomiast, jeżeli chcecie dalsze odcinki o tym, czego o Wielkiej Brytanii nie wiecie lub chcielibyście się dowiedzieć, to poproszę o zgłoszenia w komentarzach, o pytania, bo może macie konkretne pytania, na przykład Michał, dlaczego Brytyjczycy jeżdżą po lewej stronie? No, to wtedy zrobimy odcinek o tym. Pozdrawiam Was, kochani, bardzo serdecznie. Życzę Wam udanego wieczoru sobotniego, ile będziecie jeszcze to w sobotę oglądać. Na pewno udanego niedzielnego poranka z niską ilością, może z wysoką ilością potasu i magnezu, to znaczy, żebyście nie mieli skurczy poalkoholowych lub innych. I widzimy się jutro, co? No i pamiętajcie, że Was kocham, a Wielka Brytania wcale nie jest taka zła. A o królowej już można mówić różne rzeczy, tylko mówię, szanować, szanujmy ludzi, którzy... widzą w niej idola. Ja nie muszę widzieć w niej idola, ale to wcale nie oznacza, że muszę ją obrażać naprzeciwko kogoś, kto mają za idola, bo raz, że to nic nie przyniesie, a dwa, jest tylko konfliktogenne, a tego nam absolutnie nie trzeba, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, moi drodzy. Kocham Was, moi drodzy, i pa, pa, do zobaczenia. Mua.